Jako iż wczoraj na moim serwerze bankemc.pl wystartował tryb Box PvP, postanowiłem, że zaczynamy przygodę na nowym koncie. No i tak klasycznie. Pokazałem wam mniej więcej taktykę najlepszą właśnie na początek. Zrobiłem konkurs, bo co 100 lajków losuje rangę bank właśnie na tym serwerze. Więc zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. No i 400 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Tak jak widzowie na wstępie, zaczynamy nową przygodę. Nowa edycja Box PvP na moim serwerze bankemc.pl. Zaczynamy, godzina 11, niedziela, pierwsze wejście na dosłownie nowym koncie i musimy zacząć po prostu daj, abyśmy lecieli jak najlepiej. Jakby tu się pojawiają osoby, które wygrały rangę bank, po prostu daję wam to po prostu no tekstem, bo za dużo tego było, dużo losowaliśmy tych rank, no i dzisiaj losujemy tak samo, co 100 łapek, zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. Wydaje mi się, że warto, no bo edycja trwa, sporo ludzi gra, 3 channele są odpalone, wejdziemy sobie na ten CH1, gdzie ludzi najwięcej, ponad 160 na pierwszym channelu. No i zaczynamy tą rozgrywkę. No kurczę, powiem wam, widzowie, że się cieszę. Po 4 miesiącach edycja ruszyła. Więc na sam początek, chyba tak klasycznie, trzeba po prostu odebrać sobie kit gracza, czyli coś, co po prostu każdy odbiera. Kit gracz na sam start. To sobie możemy od razu usunąć, bo tego seta totalnie będziemy potrzebować. Będziemy chcieli na pewno ulepszać kilo tylko i wyłącznie. Odbieramy sobie codzienną nagrodę. Dostajemy klucz do skrzyni AF, który zaraz otworzymy. Nagroda Discord za to, że po prostu napiszecie na kanale Box PvP nagroda, swój nick, no to dostajecie. Ja oczywiście to zrobię, bo no darmowy kluczyk, no to trzeba. Oczywiście, że trzeba, dlaczego by nie. No i sobie odebrałem, musiałem aż sobie dać deopa, bo okazało się, że na tym koncie też mam opa. Więc tutaj sobie zabrałem, żebyście widzieli. No i gracz pro camper odebrał nagrodę Discord, tak widzę, że cały czas ludzie odbierają. Więc mamy 2 klucze, które na start bardzo, ależ to bardzo się przydadzą. No i to jest git, jedna rzecz, o której mało ludzi wie. A mianowicie, gdzie jest skrzynka AFK. No bo jakby faktycznie, wszystkie skrzynki są tutaj obok siebie, ale skrzynka AFK jest w tym miejscu. Biegniecie sobie tutaj, macie skrzynkę, tak samo macie tutaj strefę AFK, do której wchodzicie. Jest wszystko pięknie, więc klikamy sobie prawym, dostaliśmy jednego kobłeba. Dobra, to jest pomyłka jakaś, ale no kobłeby niby nie są takie złe, bo one są dość drogie, chociaż z drugiej strony, no nie wiem. Legendarna skrzynka, powiem wam, że w sumie chciałbym albo różowy proch, po prostu, żeby sobie ulepszyć kilof, albo kilof, nie? To są dwie rzeczy, które bym chciał chyba tak najbardziej. Albo fragmenty smoka, które są potrzebne do ulepszenia umiejętności. Ciężko powiedzieć, klikamy i mamy kilo, więc to co chciałem i ósemeczka, więc czy to jest najlepszy kilo, jaki mogłem mieć? Oczywiście, 8 kilo, więc powiem wam widzowie, że no ułatwi nam to start na pewno, bardzo, ależ to bardzo fajnie, no nie dziwię się, no bo kilofik na start gierki zawsze bardzo spoko, więc pamiętajcie o tym, że tą nagrodę Discord no trzeba odebrać, trzeba. Tym razem po prostu sobie teraz przemienimy channel na jakiś gra najmniej ludzi, no ja się biorę za kopanie, możemy poustalić sobie tak, że nie wiem, jest 11:18 aktualnie, jak to nagrywam, więc przypuśćmy, pokopię sobie tak przez 10 minut, slash ustawienia, damy, żeby mi się przerabiało wszystko na bloki i będzie, kurczę, w porządku. Jednak pokopałem przez krótszą chwilę i doszedłem do wniosku, że chyba nie ma to żadnego sensu, tak na samym początku, póki nie mam elitry ani seta, bo bardzo dużo ludzi na tej bezpiecznej strefie jest, dużo ludzi się wciska w generator i są dwie opcje. Jedną jest to, że na tym channelu pierwszym oczywiście można obserwować rynek graczy, gdzie ludzie tutaj handlują się, wystawiają jakieś itemki, na przykład taki kilof, jaki ja mam, bym mógł sobie sprzedać za jakąś kwotę. Wydaje mi się, że tutaj, nie wiem, $600 to chyba trochę przesada, a jednak nie, najtańszy jest za $600 taki mój kilofik, więc kurde, to nie jest taka najgorsza cena w sumie. Na początku muszę go naprawić. Pamiętajcie, że kowadło jest za darmo, klikacie sobie prawy przycisk, normalnie naprawiacie. I jeśli bym chciał przerobić na 9, ile ja potrzebuję tego? Potrzebuję 4 różowe prochy, które wykopałem w sumie w szybkim czasie, bo pamiętajcie, że najlepszą taktyką moim zdaniem jest kopanie bloków. Nie kopiecie tego, wiecie, zwykłych tych emeraldów, tylko bloki emeraldów, ale jako iż w sumie ja muszę iść teraz szybko do sklepu, a jest skrzynka AF, z której są fajne przedmioty, bo na przykład fragmenty smoka, które są giga OP i w sensie można byłoby je sprzedać, no bo one są potrzebne do wbijania perków, albo bankbox, chociaż na to szansa jest pewnie bardzo mała, ale widziałem, że dzisiaj jedna osoba wydropiła na pewno, więc jest, więc w sumie idę na strefę AF od razu, postoję sobie tutaj z ludźmi, idę do sklepu, no i równą godzinkę sobie tutaj postoimy, zobaczymy. Co 5 minut jest 100% szansy na to, że dostaniecie klucz do skrzynki AFK, więc w sumie to jest git. Ja pierdzielę, wróciłem w tym momencie i zobaczcie, gościu otworzył
skrzynię AWK i wylosował bankboxa, aż cały serwer mu gyzy napisał. No bo na to jest naprawdę mała szansa. Najprawdopodobniej jakbym wydropił bankboxa ze skrzynki AWK, to bym raczej wyłączył Minecrafta i poszedł grać w jakiegoś totolotka, bo no to naprawdę to jest giga fart, kurczę, szacun dla niego totalny. Więc no, udało mi się przez godzinkę ponad uzbierać 11 kluczy do skrzynki AWK i powiem wam widzowie tak, że liczę tylko i wyłącznie na to, że wypadnie mi właśnie, no oprócz bankboxa, ale na to jest szansa bardzo mała, no to te fragmenty smoka. My byśmy sobie je sprzedali i byłaby kasa od razu, więc mamy klucz do skrzyni AWK, mamy jakieś tam po prostu te monety, więc dalej fajerwerki, dalej mamy nie wiem co, dalej jakieś chyba monety czy coś, więc lecimy dalej, fajerwerka, mamy fragment smoka, więc bardzo dobrze, jabłko, dalej spamie mieczyk i powiem wam widzowie, że chyba jakoś tutaj bez szału, najważniejsze, że no dwa fragmenty, kurczę, w godzinę, no chyba tak średnio, chyba że jakiś, nie wiem, sklep za czas by mógł, no też nie, kurczę, nawet nie, bo 4 godziny trzeba na fragment, no to powiem wam widzowie, że tak średnio bym powiedział. Zobaczmy, po ile te fragmenty aktualnie stoją w ogóle na rynku, bo to jest ważne, ludzie mocno je sprzedają. Damy sobie może od jakichś najniższych czy coś, albo od najwyższej ceny, nie, od najniższej bym chciał po prostu. Najdroższy mieć jakaś 12 jest na rynku, ładnie. Kategorie sobie zmieniacie tutaj, normalnie klikając z tego czerwonego ziutka. I najtańszy jest na rynku za 450 dolarów. No to powiem wam widzowie, że 900 dolarów w sumie zarobiliśmy. Rynek, wystaw, 450, niech sobie to pójdzie. Mam nadzieję, że kaskę przytulimy dość szybko. Wydaje mi się, że to powinno się to szybko sprzedać. No i się ładnie sprzedało, więc dalej lecimy po prostu. Wydaje mi się, że w mieczyk, w sensie w kilo, 900 dolarów to nie wiem ile za to mogę kupić. Raczej sobie nie ulepszę na dziesiątkę. Chyba że jakimś cudem dziesiątkę by ktoś sprzedawał na rynku, bo taka szansa teoretycznie mogłaby być w sumie. Na to nie spojrzałem, ale nie, jest tylko 11 za 11 tysięcy dolarów. Nie no, to jest przesada taka kwota. Powiem wam, że ogólnie na samym początku lecicie w kilo, ale jednak najlepszym, no najlepszym game changerem jest ta łopata, nie? Z tą łopatą typeczki potrafią zarabiać 60 dolarów na jednego hita. Kopiąc jednego tą glinę, tą kurczę cement, to dostajesz 60 dolarów. No to jest tak dużo, że przesada, ale dobra, przerabiamy sobie to w ten sposób, pyk, siedzi, bam, i teraz będziemy potrzebowali 16 tego różowego główienka, żeby mieć na kilo w dyszkę. No i dobra, wbijam tą dyszkę, potem przerabiamy seta i lecimy na strefę PvP po prostu. No i dobra, udało mi się zrobić to, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli kilo w dziewiątkę. W sensie dziewiątkę mam i teraz na dziesiątkę możemy przerobić. Zapytacie się pewnie, dlaczego dziesiątka jest najlepsza, no bo to jest ten już pierwszy kilo, który jest w stanie kopać blok emeraldów na hita. No i wiecie, no wiecie o co chodzi, no przyjemniej się po prostu wtedy o wiele kopie. No i na tym robimy przestój, po prostu na tym kilofie robimy już przestój, to jest już max, który wbijamy aktualnie, bo potem będę chciał już dozbierać tylko do tej łopaty. Muszę sobie teraz troszeczkę pokopać i będziemy chcieli sobie no wbić jakiegoś seta. Wydaje mi się, że set dziesiątka z mieczem dziesiątką no jest do zrobienia, no bo zobaczcie, tutaj możemy sobie przerobić tego seta początkującego bardzo, ależ to bardzo szybko. Co do teksturpaka, wiem, że dużo ludzi by chciało teksturpaka na sety, jest, będzie na Discordzie moim, po prostu wejdźcie w opis, będzie tam wszystko ładnie pokazane, będziecie mieli po prostu możliwość pobrania sobie nie tego, którego teraz mam, tylko no będzie teksturpak na te sety, które są aktualnie na serwerze, czyli te 10-15. A ja teraz idę jeszcze pokopać, żebyśmy wyrobili się tak, nie wiem, ze 100, nie wiem, 200 dolarów bym chciał może wykopać, chociaż teraz pewnie z tym kilofem, jak sobie będę teraz kopał na hita, czy wszystko będzie działało, no tak, zobaczcie, teraz bloki schodzą po prostu w sekundę, więc teraz po prostu zarobek też idzie po prostu, no bardzo, to bardzo przyjemnie, o to kurczę chodziło. To jest taki etap tego boksa właśnie ten najgorszy, kiedy nie masz tego kilofa, który kopie bloki na hita, jak już potem to zdobędziesz, no to jest czysta po prostu przyjemność z grania. No i robiąc takie podsumowanie, powiem wam widzowie, że w sumie nie jest tak źle. Mamy ten kilo w dziesiątkę, z którego jestem bardzo zadowolony. Możemy sobie teraz przerobić seta na ósemkę, już chyba całego, tak, mamy całego ósemeczkę. No i moglibyśmy też iść, kurczę, jeszcze bardziej w seta, nawet dziewiątkę, więc powiem wam, że nie jest tak źle. Elytrę sobie mamy sobie wszystko. Pamiętajcie, totemów nieśmiertelności nie ma, bo jest to aktualnie wyłączone, bo to jest dopiero początek edycji. Tak samo nie ma koksów, nie ma potek na stręcza, to będzie dopiero odpalone, no, za jakiś czas. Najprawdopodobniej totemy uruchomimy wraz z strefą bez elek, więc tak to będzie wyglądało. A ja teraz bym chciał sobie dokupić fajerwerki, bo no te fajerwerki są dla mnie no najważniejsze mimo wszystko. No i teraz możemy sobie lecieć gdzieś na tą strefę PvP i nie wiem, korzystać z większych generatorów, które nie są aż tak oblegane, jak to wygląda na strefie po prostu bezpiecznej. Teraz można sobie tutaj kopać całkiem przyjemniej. Mało ludzi tutaj jest, no bo jak mówię, jak ktoś jest bogaty, to raczej emeraldów unika. Mam mieczyk piątkę, więc no z miecza piątkę, no nie chciałem go bić, ale no zobaczcie, ile mu bijemy. Dosłownie prawie, że nic.
nic. On mnie zdejmie pewnie szybciej. Nie, nawet też jakoś szczególnie nie za dużo mnie bije. Raczej też po prostu jest jakimś początkującym graczem, no, który nawet nie chce się bić, bo bardziej kopie. Ale ja też kopię, kurczę, no bo trzeba zarabiać kasę po prostu. Dopiero jak będę miał te pieniądze, to tutaj bym sobie kopał ten cemencik, z którego jest naprawdę potężna kasa. No to ja się nie dziwię, to jest cały czas wykopane. No i teraz w sumie tak pomyślałem o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, mianowicie są te osiągnięcia, które można sobie normalnie odebrać i na przykład ja bym sobie, nie wiem, w sumie nie, no 25 refili, ile kosztuje refil, bo można w sumie sobie, nie wiem, pojeść refile na spawnie, za to wbić osiągnięcia i w sumie wydaje mi się, że troszkę mi brakuje, bardzo mało, ale byłoby to w sumie do wbicia też i by nam się to zwróciło w sumie, ale mamy na pewno osiągnięcie za wykopane bloki, mogę sobie to odebrać, dostaliśmy fragmenty smoka, które sobie od razu sprzedamy i to chyba tyle, no, za spędzony czas to trzeba 6 godzin, to troszeczkę mi brakuje, ale zjedzone refile też bym to mógł, w sumie no 25, mam 13, no teoretycznie można byłoby, ale za jeden fragment kosmosu chyba nie ma sensu, w sensie fragment smoka nie ma sensu, ja sobie to odłożę, chciałem / EC wpisać, ale nie mam tego, nie mam CK, no bo nie mam rangi, ale wiecie o co chodzi i w sumie to chyba tyle, więc no taki mój początek, uważam, że nie jest źle, uważam, że bardzo przyjemnie poszło, no i w sumie idę teraz na strefę awki, zobaczymy jutro jakiś duży opening tego, subskrybujcie kanał, wbijajcie na bankę cenę nową edycję boxa, bo ponad 300 osób w tym momencie gra, więc stary, jeśli czemu ciebie jeszcze tutaj nie ma, elo, widzimy się.